zdrowia, szczególnie zdrowia dla Donalda Trumpa, bo chcą go aresztować. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No Nancy Pelosi, no to jest, ona jest przewodniczącą, prezeską większości demokratów w Izbie Reprezentantów. No i ona, to taka czarownica, nienormalna wariatka, Komitet Obrony Demokracji, można powiedzieć, no ale to tak jak wszyscy demokraci w Ameryce, to socjaliści. No i ona nie tylko chce go zrobić ten impeachment, czyli wyrzucić go, ona chce go aresztować. Także jeden polityk chce aresztować prezydenta. No i oczywiście ona chce go zobaczyć w więzieniu. No to w zasadzie, jeżeli ona chce go zobaczyć w więzieniu, no to ona powinna powiedzieć policji tej stołecznej, bo policja stołeczna w DC, czyli District Columbia, podlega pod nią, no bo policja stołeczna pilnuje kongresu, no i oni powinni iść i zaaresztować Trumpa. W zasadzie oskarżenia, no to oskarżenia tych przestępstw, których nie ma, no to można napisać później, a na razie no to trzeba by było go zaaresztować. No to jest jej obowiązek, bo gdzie jest napisane w Konstytucji, że prezydent jest powyżej prawa? No nigdzie nie jest napisane, że jest powyżej prawa. Gdzie jest napisane, że nie można go aresztować? Nigdzie nie jest napisane, że nie można go aresztować. No a poza tym już dwóch prezydentów w Ameryce było aresztowanych przez policję. No za swoje zachowanie. Według socjalistów, demokratów Trump się zachowuje najgorzej z wszelakich prezydentów. No Trump się nie zgadza. No 60 milionów Amerykanów też się nie zgadza. Ostatnio Trump powiedział, że Nancy Pelosi jest wredna, mściwa i okropna. No i tak to wygląda. Jest ona. Poza tym jest zjadana przez tych młodych socjalistów, te 28-letnie Aleksandra Ocasio-Cortez, no to ją zje. Te młode komunistki wściekłe, te super crazy komunistki zjedzą tą starą gwardię. No i jeżeli Trump będzie już za kratami, no to co Pelosi musi zrobić? No wtedy Pelosi musi zaresztować wiceprezydenta Mike'a Pence. No i wtedy już też musi go zaaresztować i też powypełniać wszystkie te oskarżenia, tych przestępstw, których nie było, no później. No i już wtedy, kiedy prezydent i wiceprezydent jest zaaresztowany, no to Pelosi jest trzecia w tym rządku, no bo ona jest szefową większości, no i ona byłaby prezydentem. No to wtedy już by było piękne zwycięstwo dla demokracji. Wtedy to by dopiero się zaczęło. To byłaby zwycięstwo jak wtedy, kiedy Amerykanie na D-Day oswobodzili Europę i przynieśli swobodę całej Europie i zniszczyli narodowych socjalistów. Wszyscy europejscy, międzynarodowi przywódcy naokoło świata uwielbialiby, kochali, byli w siódmym niebie, jakby zobaczyli, że Trumpa już nie ma. To by, co by się stało? No byłaby era podobna do Obamy, do Baracka Obamy w Białym Domu. No i wtedy by było, jak zrobić lecznictwo takie sobie. No i wtedy by sekretne, różne, tajemnicze samoloty znowu latały z beczkami złota do Iranu, do Muhammedów, no tak jak to robili. Znowu wszyscy członkowie NATO, którzy kasy nie płacili do NATO, bo mają płacić tam 1,5% czy 3%, nie płaciliby, by chowali, tak jak to było, to wszyscy byliby zadowoleni. No i całe ochrona pogranicza, służba graniczna byłaby zlikwidowana. Wszyscy nielegalni emigranci by było powiedziane, automatycznie są obywatelami i mają prawo do głosowania. Na kogo by mieli głosować? No na demokratów oczywiście. Wtedy, kiedy zaczynają głosować na demokratów i wtedy wszystko by było. Za darmo kupony na jedzenie bez płacenia. Za darmo domy i mieszkania. Za darmo lecznictwo. Za darmo college, no i wszystko inne, free, za darmo. No i wtedy by było jeszcze więcej nielegalnych
by szarżowało na granicę, no i wtedy by był socjalizm prawdziwy, prawdziwy raj. No, New York Times czy Washington Post i cała ta reszta tych skorumpowanych, świńskich, lewackich magazynów i gazet i tygodników, no to już by była również w siódmym niebie. No i to by było w zasadzie podobnie to, co FBI robiło z tym, jak chcieli udupić Trumpa. No w zasadzie cała ta współpraca rosyjska, no to była sfabrykowana pieniędzmi, to sfabrykowane to wszystko było pieniędzmi Clintonowej. To cała ta kampania, oni założyli te swoje raporty o Trumpie i to wszystko było pompowane. Miller teraz zeznawał, okazuje się, że to banda kretynów. No i on też w pewnym momencie tłumaczył, że on nie mógł uniewinnić. Prokurator, który ma pokazać winę, wychodzi i mówi całemu światu i całej Ameryce, że on nie mógł powiedzieć, że Trump jest niewinny. No kretyn kompletny. No ale powiedzmy, Pelosi chciałaby to zrobić. No, Pelosi ma 2300 policjantów w stołecznej policji. No i mogłaby użyć tych wszystkich, którzy pilnują kongresu, żeby zaresztowali prezydenta. No ale tu się okazuje, że jednak policjanci czy Secret Service, czyli Urząd Bezpieczeństwa, który pilnuje prezydenta, no to jest troszeczkę lepiej ubrany, ma swoje eleganckie ciuchy, często mają też swoje okulary słoneczne, no i jest troszeczkę ich więcej, jest ich więcej. Policja stołeczna musiałaby w zasadzie iść przeciwko 3200 tych z Secret Service, tej Urzędu Bezpieczeństwa, czy sekretnego urzędu. No, do tego jest 1300 policjantów czy służby mundurowej, no i jest 2000 dodatkowego personelu, także to jest by ta policja miałaby troszeczkę roboty. No i w zasadzie konstytucja to mówi, że nie można aresztować członka kongresu, kiedy czy ma służbę polityczną, no ale niestety nie jest napisane, że prezydenta nie można aresztować. No i mimo wszystko, jeżeli by chcieliby go zaaresztować, no to mogliby spróbować. Dwa razy były takie przypadki. Ulysses Grant, no to bohater wojny tej cywilnej, czyli tej, kiedy północ napadła na południe, bo południe chciało mieć niewolników, a północ nie chciało, także ten wspólny kongres w zasadzie, no bo był jeden kongres, były Stany Zjednoczone, no i tam się rozdzielili. Wojna secesyjna to znaczy rozdzielenie, tak, secesja, odejście od czegoś. No i właśnie ten Ulysses Grant, no to on był tym bohaterem wojny cywilnej, no ale lubił sobie dać lufę w gardło, no i w pewnym momencie można powiedzieć po pijaku spowodował wypadek, jadąc dorożką, no i go zaaresztowali w Waszyngtonie w 1862 roku. Policja go zaaresztowała, no ale że to było drugi raz, no to dali mu ostrzeżenie. Następne był zaaresztowany, no i musiał zapłacić $20. A wcześniej inny prezydent Frank Pierce, czyli 14 prezydent Stanów Zjednoczonych, również lubił sobie popić, no to w zasadzie no to tak jak Ruscy, można powiedzieć, czy Polacy, który to ten socjalista na K, jak on się tam nazywał, Kwaśniewski, to Kwaśniewski chyba skakał po tych taboretach w Japonii. Nie, to nie Kwaśniewski. Kwaśniewski pił, ale no jakiś inny. Ja tam nie bardzo śledzę tą politykę polską, ale był Kwaśniewski, był i jakiś tam w Japonii też. No w każdym razie na koniu galopował i potrącił jakąś tam starszą kobietę w 1853 roku, no ale sprawa poszła do sądu.
No i ze względu na brak dowodów została odrzucona. No to teraz wygląda na to, że w Polsce wszyscy, było parę takich przypadków właśnie, kiedy te sądy w ten sposób załatwiały sprawę. No i na pewno w ich wypadku, obydwu tych prezydentów, nie byłoby żadnej tam amerykańsko-rosyjskiej zmowy, było tylko by jeżdżenie po pijaku. No i można by było powiedzieć, że to takie letnie pieprzenie i śmianie się i satyra i na leniwych chłopów i można powiedzieć, no, humorystyczne podejście do sprawy. No tyle tylko, że to jest poważna sprawa. Ameryka jest rozdzielona. Ameryka się coraz bardziej rozdziela. Ta lewica. Lewica w zasadzie propaguje ten socjalizm, ten skompromitowany socjalizm, no ale to jest jak zombie. Ten socjalizm po prostu wstaje z martwych i przychodzi i od nowa działa. I przychodzą socjaliści, przychodzą ci politycy, no i mówią, że socjalizm będzie działał, popatrzcie się na ile kasy jest naokoło, no i zrobimy dobry socjalizm. I to nikogo nie przekonuje, że Rosja upadła, Polska upadła, Rumunia, Kuba, Korea ledwo co zipie. Wszystkie te socjalizmy, Wenezuela pozjadali zebry w zoo i tak dalej. Tam bida jest nieprawdopodobna i ten socjalizm jak zombie jest zatłuczony i powstaje od nowa. No i to jest problem ten w Ameryce. Zabija ta wredność, mściwość i ta okropność tej lewicy, zabija po prostu Amerykę. Oni nie są w stanie zrozumieć, 30-letni ludzie nie są w stanie zrozumieć, że 30 lat temu Margaret Thatcher powiedziała, że oczywiście socjalizm jest wspaniały na kartce, no tyle tylko, że do momentu, kiedy się skończą cudze pieniądze. No i tak to jest. No, Ameryka 75 lat temu, była ta inwazja w Normandii na ten D-Day, kiedy Ameryka przypłynęła, no oczywiście z pomocą Anglii, no ale dała strasznie dużo pieniędzy, no też miliony poddawała Ruskim. Ruscy dostawali przez te Władywostoki, przez te Kamczatki, przez te Murmańskie, te wszystkie te od tyłu, to dostawali od groma kasy, dlatego między innymi można powiedzieć jednym z najbardziej popularnych kluczy w rosyjskich samochodach to była trzynastka, no bo trzynastka to jest pół incza plus troszeczkę, także te wszystkie kopie tych General Motors czy te Jeepy, nie Jeepy, no to później jak nawet Uazy jak robili, później te Warszawa Dolnozaworowa, no to w zasadzie to jest pochodna ruskich tam Ziłów czy jakichś innych, no ale to są silniki z General Motors, także to wszystko szło, miliardy pieniędzy szły do ruskich, no a później Ruscy podeszli pod Warszawę, zajęli okupację Polskę, cały ten blok wschodni. Oczywiście, że była Jałta, oczywiście, że był Teheran, oczywiście, że były najróżniejsze umowy, no ale Polska wpadła, powiedzmy, w szpony polskich komunistów, no bo polscy komuniści po prostu zdecydowali walczyć się z Polakami, tymi z przedwojennym rządem, który był w Londynie. No i oni zrobili rząd w Lublinie, PKWN 22 lipca 1944 roku, a za 7-8 dni w zasadzie wybuchło powstanie warszawskie. No teraz będzie właśnie rocznica. No i Amerykanie 75 lat wyzwalali Europę, a dzisiaj politycy chcą aresztować prezydenta. Dzisiaj politycy nie są w stanie poradzić sobie z bezdomnymi w Los Angeles, w San Francisco czy w Seattle. Bezdomnymi, którzy srają po prostu na ulicach tylko dlatego, że krwawiące serca liberałów po prostu pozwalają im na tym. No i ten klimat na tym zachodnim wybrzeżu przy Pacyfiku po prostu nie wymarza. Ludzie nie wymarzają. A co chcą robić? No chcą wydawać miliardy na walkę z ociepleniem globalnym.
Jest to makabra, jest makabra. Także jeżeli jesteś Polakiem i głosujesz na socjalistów, demokratów, no to się zastanów. Zastanów się, czy trzeba głosować na socjalistów. Nigdy nie głosuj. Głosuj na Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i naród. Naród, nawet jeżeli przyjechałeś do Ameryki, płacisz podatki, twoje korzenie zaczynają wchodzić w Amerykę. Jeżeli czujesz się odpowiedzialny za Amerykę, to nie głosuj na socjalistów. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też, dziękuję bardzo. Serdecznie polecam, tutaj jest guziczek. Naciśnij dzyń dzyń, codzienne zawiadomienia o codziennych filmikach. Polecajcie, wysyłajcie, piszcie pytania, piszcie odpowiedzi, piszcie sugestie. Do następnego codziennego filmiku.